Dzisiaj czytamy go jako słowo, które opisuje wydarzenie, w którym uczestniczymy. Wydarzenie zaproszenia Was do Kościoła. Wprowadzenie Was do Kościoła. Przyjęcia Was do Kościoła. O co chodzi w tym wydarzeniu? Od początku do końca chodzi o Jezusa. Wszystko uruchamia to proste zdanie Jana Chrzciciela, które pokazuje na Jezusa. Mówi, oto Baranek Boży. To zdanie jest na tyle intrygujące, osoba Jezusa przechodzącego jest na tyle intrygująca, że tych dwóch, Andrzej i zapewne Jan, idą za Jezusem. We wierze chrześcijańskiej wszystko się od tego zaczyna, właściwie na tym się kończy, dlatego że to, o co idzie w chrześcijaństwie, to jest relacja z Jezusem. Osobista, głęboka, intymna relacja z Jezusem Chrystusem. Chrześcijaństwo to nie jest światopogląd. Chrześcijaństwo to nie jest zbiór przykazań. Chrześcijaństwo to nie jest nawet, nie wiem, pewien model życia etycznego. Chrześcijaństwo to na pewno nie jest zbiór tradycji, pobożności, zakazów, nakazów. Nieraz w ten sposób my je pokazujemy. Jak tak macie obraz chrześcijaństwa, to ja Was bardzo przepraszam w imieniu Kościoła. Chrześcijaństwo to jest spotkanie z Jezusem. I mam nadzieję, że z Wami dzieje się to, co się stało z Andrzejem i z Janem. Oni jeszcze wiele nie wiedzą o Jezusie, ale Jego osoba ich pociąga, jakoś intryguje. Intryguje ich też bardzo to, co Jan powiedział o nim. Oto Baranek Boży. Nie sądzę, żeby wiedzieli, o co chodzi w tym określeniu. To Baranek Boży. Można by przepytać dobrze skatechizowanych chrześcijan, czy wiedzą, o co chodzi w tym określeniu. Ale ono jest właśnie takie, że tym bardziej jeszcze pobudza ciekawość. Mam w sobie pytania, ale to są pytania o osobę, kim on jest. Kim on jest? Mam nadzieję, że to w sobie macie. A tym, który Was tu pociąga, jest Jezus. I że z Nim chcecie budować relacje. Poszli za Nim, otrzymali pytanie, czego szukacie. I ich odpowiedź jest bardzo celna i ważna. Odpowiadają pytaniem, gdzie mieszkasz, rabbi, gdzie mieszkasz? W tym pytaniu kryje się takie pragnienie, żeby spotkanie z Jezusem nie było tylko chwilowe. To słowo mieszkać, jest takie greckie słowo manei, znaczy tyle co trwać. Trwać. W nich jest już takie pragnienie, żeby nie było tylko tak, że spotkali się z Jezusem i się rozeszli, popatrzyli sobie przez chwilę w oczy i poszli każdy w swoją stronę. Nie. Chodzi o takie spotkanie, które przekształca się w rodzaj relacji. Jan napisał, że to było około godziny 10:00. No to znaczy, że to jest nasza 16:00. Tego dnia zostali u niego. To trochę posiedzieli. Można by powiedzieć, że nawet nie przyzwoicie, jak na pierwszych spotkaniach. My tam uczono, że pół godziny przy pierwszym spotkaniu to już jest znaczna. Oni posiedzieli z 5, może 6 godzin. Ale to właśnie o tym, żeby spotkać się z nim dłużej. Żeby wejść w relację, którą można opisać słowem trwać. To jest w Ewangelii Jana bardzo ważne słowo.
Dostaniecie dzisiaj Ewangelię, to sobie w domu na zadanie obróćcie ją do 15 rozdziału. To, cośmy czytali, to jest pierwszy rozdział Jana. Obróćcie sobie do 15. Tam Jan mówi o Kościele. Jezus mówi, w zapisie Janowym o Kościele, mówi, że Kościół jest jak krzew winny. I że kto wchodzi do Kościoła, to trwa w tym krzewie. I Chrystus trwa w nim. Właśnie wejść do Kościoła, zostać przyjętym do Kościoła, to znaczy wejść w takie relacje z Jezusem, które będą trwałe. Pójdź za tym pragnieniem Andrzeja i Jana, żeby nie spotkać się z Jezusem, tylko tak jak się kogoś mija na ulicy. Tylko otworzyć się na spotkanie, które jest trwałe, które zaczyna budować relacje. I to właśnie taką relację, że w końcu jest to komunia, jedność. Ja trwam w nim, on trwa we mnie. Gdzie Jezus trwa? Gdzie można go spotkać w sposób trwały? Ciągły, niechwilowy. Gdzie go można spotkać? Gdzie on trwa? Właśnie ten 15 rozdział Jana odpowiada w Kościele. Żeby spotkanie z Jezusem nie było chwilowe, żeby nie było 15-minutową przygodą, ale żeby było rzeczywistą relacją, która się pogłębia, znajomością, która się pogłębia, można go znaleźć w Kościele Rady, gdzie mieszkasz. Chodźcie, zobaczcie. I w tym wejściu do Kościoła nie chodzi o to, że dzisiaj siedzicie tu prawie że w prezbiterium, nawet całkiem w prezbiterium, a normalnie to będzie siedzieć tam pod pokoju. Nie chodzi o miejsce. Kościół to nie jest budynek. Kościół to jest organizm. Kościół to jest ta wspólnota, w której są więzi rzeczywiste. Wejść do Kościoła to nie znaczy znaleźć sobie miejsce w stallach. Wejść do Kościoła to znaczy przeżyć, co was łączy z tymi ludźmi, coś was z tymi łączy. Są dla was ważni. Coś już o sobie wiecie, będziecie wiedzieć więcej. To, co między wami jest, to jest jakiś sensowny rodzaj miłości, jakaś komunia, jakaś jedność. O to idzie, żeby wejść w Kościół. Wejść w Kościół znaczy dać się Jezusowi zaprosić do tego organizmu, do tej wspólnoty, do tego ciała. Wtedy naprawdę najmniej istotne jest, czy siedzę na takim właśnie pięknym, moszczonym tronie, jaki pan biskup, czy gdzieś tam pod chórem. Pozdrawiamy tych ludzi. To nie ma najmniejszego znaczenia. Paweł pisze w liście do Koryntian, że ci, którzy mają najskromniejsze krzesła w Kościele, są najważniejsi. Teraz co się dzieje dalej? Jeszcze dwie rzeczy mam nadzieję, że trzymacie, ale już będę lądował, to pan powie. Jeśli się wchodzi do Kościoła, zaczyna się zmieniać relacja między Jezusem a człowiekiem. Ona zaczyna się od tego, czym mówiła siostra Adelaide na początku wprowadzenia. Pierwsza relacja to jest relacja uczeń, nauczyciel, rabbi. Rabbi. To jest niesłychanie ważne, bo Jezus daje nam słowo. Na to jest też Adwent, żeby odkryć, że tym pierwszym sposobem obecności Jezusa w naszym życiu jest Jego słowo. Słowo nie przynosi tylko mądrości. Słowo przynosi.
Oni po tych kilku godzinach spędzonych z Jezusem, oni wiedzą, że on nie jest tylko nauczycielem. Tylko oni odkrywają w nim Mesjasza. Tego, który ich zbawia. Cokolwiek by to miało dla was dzisiaj znaczyć, cokolwiek z tego rozumiecie, to jest bardzo ważne, że Jezus nie jest tylko tym, który chce was uczyć. Jezus chce was zbawić. Jezus chce was zbawić i wyzwolić. Wyprowadzić ze śmierci. Jezus nie jest tylko nauczycielem, który mówi bla, bla, bla. Jest tym, który wyzwala. To jest największe odkrycie tych kilku godzin, które oni z tym spędzili. I to jest takie odkrycie, którego nie są w stanie w sobie zatrzymać. I dlatego ta druga część Ewangelii słyszeliśmy. Andrzej następnego dnia pierwsze, co robi, to znajduje swojego brata. Najpierw obudził się i pierwsze, co szuka, gdzie jest mój brat Szymon. Bo on mu musi powiedzieć to, czego się dowiedział. Musi mu powiedzieć. Musi. To jest też bardzo ważne. To, co papież Franciszek powtarza z takim naciskiem, że uczeń Jezusa staje się misjonarzem. To jest naturalny związek, to jest... Pamiętam, jak nam to papież powiedział, jak byliśmy u niego z wizytą ad limina 3 lata temu, to papież powiedział, uczeń, misjonarz to są dwa profile tej samej twarzy. Człowiek nie ma jednego profilu, ma dwa. Głupio by wyglądał z jednym. Znaczy, jeśli mam twarz jako chrześcijanin, to jest twarz ucznia, misjonarza. Koniec. Nie ma czegoś takiego jak wiara prywatna. Nie ma czegoś takiego jak moja wiara dla mnie schowana w kącie. Jakbyście chcieli takiej wiary po chrzcie, to na nią nie liczcie. Tutaj niczego takiego się nie daje. Kościół nie daje komuś wiary po to, żeby się z tą wiarą schował w kącie. Nie zapala się światła, żeby je przykryć i schować pod korcem albo pod łóżkiem. Nic takiego. Oni są na początku drogi. To jest ich pierwsze spotkanie z Jezusem i oni się natychmiast stają misjonarzami. To nie jest tak, że trzeba przejść przy tym katechumenat najlepiej. Przy Jezusie, to potem się dostaje apostoła. Nie, to jest na wejściu. Na wejściu. W pierwszym spotkaniu. I to nie dlatego, że Jezus im kazał. Bo Jezus nie posłał Andrzeja do Szymona. Tylko to, co przeżył Andrzej z Jezusem, było tak dla niego ważne, że nie był w stanie tego zatrzymać. Wiecie, jakie tam jest słowo? To jest moje ulubione słowo w pierwszym rozdziale świętego Jana. I ono tam pada 5 razy. 5 razy w pierwszym rozdziale świętego Jana jest takie słowo. Heureka. Cudne greckie słowo. Heureka. Niezależnie, czy ktoś jest humanistą, czy ma bez ścisły, to tyle ze szkoły wie, że był taki gość, który biegał po mieście i krzyczał Heureka. Bo to jest taki moment, kiedy odkrywasz, nosisz sobie pytanie latami i nic ci się nie układa. I naraz jest ten moment, że się kładziesz do wody i wszystko odkrywasz. Wtedy wyskakujesz z tej wanny i godzisz po mieście, krzyczysz Heureka, Heureka. Jesteś zdobieniem na ludzi, bo goły godzisz. Nie zdążył się. Nie było czasu, bo to, co odkrył, było tak istotne. Heureka, stanęliśmy.
Tak, posłał ich do Jezusa Jan Chrzciciel. Jezus ich zaprosił do siebie. A oni po tym wszystkim mają poczucie, że to oni go znaleźli. Eureka, odkryli, że wszystko jest wreszcie jasne. Wszystko jest poustawiane teraz. Wiem, gdzie jest Bóg, gdzie Bóg, wszystko. Wy tam oszczeni to wszyscy, przeżyliście to. Spotykając Jezusa, przeżyliście to. To jest to wydarzenie, które wreszcie ustawia mi całe życie. Teraz wszystko wreszcie ma sens. Wiem, o co chodzi. Jakbyście to przeżyli, to byście na pewno nie mogli o tym nie mówić. To nie jest coś,